Witamy serdecznie, Szachowa Polsko, z kolejnego dnia, z kolejnego podsumowania partii z Grecji. Kosak wyłączył budzik, także oficjalnie możemy zaczynać podsumowanie partii numer 7, w której zmierzyliśmy się. Tak, zmierzyliśmy się z Kosak Chessem, Jakubem Kosakowskim o rankingu 2482. Witam Cię, Jakubie, i czy zechciałbyś być dzisiaj moim gościem na dzisiejszej analizie? Miłoszu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To jest zaszczyt być na Twoim kanale. Po raz pierwszy jestem gościem takim na żywo, że też mnie widać. Bardzo mocno z tego tytułu się cieszę. I Miłosz, może nie przedłużajmy i pokażmy widzom, w jaki sposób potoczyła się nasza batalia. Tak jest. Ja sobie pozwolę jeszcze obrócić szachownicę, bo grałem kolorem czarnym i jako, że będziemy właśnie uploadować to na kanał szparumanowego cowboya, to obrócimy to właśnie od strony, z której to cowboy dzisiejszą partię rozgrywał. Powiem wam tak, Kubuś, czułem, że Kubuś miał na mnie chrapkę dzisiaj. Bo Kubuś grał białymi i nie wiem czemu, ale ja też już czułem przed turniejem, nawet jak nie było kojarzeń, że na pewno szachowa Kaisa, szachowa bogini sprawi, że będę grał z Kubusiem czarnymi. Nie wiem, czy Kuba miał podobne odczucia, ale chyba mógł mieć, bo jak graliśmy na minorce w turnieju, to powiedział, że gdybyśmy, dajmy na to hipotetycznie, tak, dobrze powiedziałem? mieli grać, to żebym skupił się na posunięciu E4, bo Kuba Kosakowski po partii z Tripatim na minorce, analiza tej partii jest na YouTubie, prawda? Tak, zgadza się, Miłoszku. Dziękuję. To powiedział, że od tego momentu jest świadomym zawodnikiem E4, także właśnie zdecydowałem się patrzeć i zaufać Kubie Kosakowskim. Kosakowskiemu, bo Kuba Kosakowski to jest naprawdę wiarygodny człowiek, w przeciwieństwie do mnie. On raczej jak coś mówi, to robi. Dlatego nie pasuje do naszego środowiska streamerów. Bo szachowi streamerzy to są po prostu oszuści. Dobrze, także po E4 zdecydowałem się, że zasada do 3 razy sztuka nie zadziałała, bo zrobiłem 0-3 w obronie francuskiej. Także stwierdziłem, że już nie mam nic do stracenia. Zasadniczo przed turniejem śmiałem się, że może zrobię, że byłoby zabawnie, gdybym zagrał francuską i przegrał wszystkie partie w niej, bo patrzyłem sobie, że każdy mój rywal, z którym gram czarnymi, decyduje się właśnie na posunięcie E4, także stwierdziłem, że jeżeli obrona francuska przetrwa tą grecką próbę, tą grecką nawałnicę, to nie ma już nic na świecie, co mogłoby mnie powstrzymać przed ruchem pionkiem o jedno pole sprzed króla. Kuba, czy... Byłeś zaskoczony moim pierwszym posunięciem. Powiem szczerze, tak, wiedziałem, że grywasz obronę francuską. No tak jak zresztą już nagrywałeś analizę na tym kanale, trzykrotnie stawiałeś tego pionala o jedno pole. Natomiast wiem, że między innymi na naszych wspólnych meczach, bo takowe się odbywały, czy to na twoim, czy na moim kanale, grałeś również obronę sycylijską i na ten debiut również się szykowałem. Ale jak zagrałeś pionkiem na E6, no to nie będę ukrywał, że jakoś bardzo mocno zbiło mnie to z tropu. Tak, z Kubą graliśmy dużo sparingów, które też przekonały mnie jedynie do tego, że obrona francuska jest czymś, w czym powinienem się specjalizować, bo no, Kuba w tej obronie francuskiej lał mnie niemiłosiernie, ale jak już chcielibyśmy wspomnieć, to jedyny wariant, w którym nie przegrałem, to wariant O'Kelly, powstający po ruchu A6 i faktycznie, jeżeli miałbym coś zagrać Kubie, to pewnie bym postawił na tego pionka bandowego. Natomiast stwierdziłem, że nie ma mocnych na miłka, nie ma mocnych na obronę francuską, nie ma rzeczy na tym świecie, która mogłaby mnie z tą obroną francuską poróżnić, także stwierdziłem, że właśnie w nią sobie znowu zawędrujemy. D4 ze strony Jakuba, D5 i... Tutaj się specjalnie nie zaskoczyłem, poszło posunięcie skoczek C3, w przygotowaniach tak naprawdę to było jedyne posunięcie, na które się szykowałem, bo jest to prawdopodobnie mimo wszystko krytyczne zagranie. Kuba jeszcze tutaj nie deklaruje swoich posunięć pionkami, ma możliwość zachowania pionka na E4, dzięki czemu trzyma napięcie w centrum i jeszcze nie mówi, gdzie będzie chciał dalej ustawiać swoje pionki i figury.
Goniec B4, myślałem o tym, bo po goniec B4, E5 troszkę zmuszam Kubę, jeżeli by chciał walczyć o pryncypialną przewagę w systemie Wienawera, do zamknięcia pozycji, ale stwierdziłem, że jest to na tyle pójście jednak na kompromis, pójście na batalię taką taktyczną, że po prostu stwierdziłem, że będę wolał ograć Kubusia w spokojniejszych systemach. Także zagrałem posunięcie skoczkiem na F6. Kuba również nie zaskoczony. Tak, szczególnie, że nie, na tym turnieju mogłeś nie wybierać obrony sztejnica. To znaczy, ktoś ci zagrał skoczek? Kotronias, a no właśnie. Dobra, tak. Skoczek F6, no wiesz, już po tygodniu mieszkania z tobą bardzo bym się zdziwił, gdybyś mi Wienawera zagrał, to wiesz? To prawda. No, jakby nie patrzeć, dzielimy tutaj ze sobą pokój, także tymi przemyśleniami, mimo wszystko, wiedząc, że będziemy grać ze sobą, i tak się nimi dzieliliśmy. Także ja też, szczerze powiedziawszy, głównie patrzyłem na goniec G5, bo no Kubuś cały czas mi mówi, że on teraz gra otwarte pozycje, że w nich się czuje bardzo dobrze, także stwierdziłem, no, że nawet jeżeli by w tym E5 coś popatrzył, to jest to troszkę anty jego słowa. No jak już wam zdążyłem powiedzieć, Kuba jest człowiekiem po prostu rozsądnym, odpowiedzialnym, bierze, że tak powiem, odpowiedzialność za swoje słowa. Także stwierdziłem, że pójdzie goniec G5 i faktycznie tak poszło. Zbiłem na E4, koń BE4 i tutaj przejdźmy już troszkę szybciej do tej partii, bo zaraz czeka mnie Mr. Spiri, kolejna partia w Grecji, także trzeba tutaj troszkę przyspieszać. Do tej pory grałem goniec E7, ale nie grałem za dużo skoczek BD7, a też chciałem ten ruch zaimplementować na stałe do swojego repertuaru. I widziałem, że Kuba gra taki system, gdzie bije gońcem na F6. I pomyślałem sobie, że może mi w to wejść, bo grałem tak dwa razy na internecie, dwukrotnie zareagowałem niepoprawnie, czyli po goniec D3 zagrałem sobie taki zwykły ruszek, goniec E7 na gierkę, na blica po prostu, nie znając szczególnie teorii. Natomiast w jednej z tych dwóch partii zmierzyłem się z Levonem Aronianem na Title Tuesday i faktycznie zainteresował mnie ten wariant, bo wydawało mi się, że bicie gońcem musi być skazane na od razu wyrównanie dla czarnych. Natomiast okazuje się, że po prostu białe upraszczają troszkę pozycję w zamian za prosty plan, za przewagę w rozwoju i mimo tego, że oddają parę gońców, to przez brak przestrzeni i dużą ilość pionków na szachownicy na razie te gońce za bardzo się nie mogą rozkręcić. Czy masz coś do dodania, Kubusiu, w tym aspekcie? Właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo już miałem cię zacząć chwalić, że ty w tym wariancie wygrałeś z Levonem Aronianem, z tym, że zagrałeś tutaj, tak jak wspomniałeś, goniec E7, na które się przyszykowałem. Zagrałeś tak dwukrotnie na internecie, więc byłem gotowy na tę opcję. Tak, dokładnie, tylko nikt ci tego ruchu G3 nie zagrał. Ja na to byłem gotowy tutaj. Z kolei skoczek bije E4, które nastąpiło w partii, to już była opcja wybierana przeciwko mnie, nawet w szachach klasycznych. No więc też nie powinno mnie dziwić, że mogłeś coś na to sobie spojrzeć. Jasne. Goniec BE4. Dokładnie tym się sugerowałem, że taką partię grałeś. No i tutaj też jest o tyle fajnie, że tak naprawdę, żeby białymi tutaj też powalczyć o coś konkretnego, no to musisz zagrać to hetman E2, co jest takim. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, co się dzieje po biciach, bo troszkę za długo by nam to zajęło. Natomiast powiem wam, że po C3 w tym momencie trzeba zagrać goniec E7, żeby jeszcze przeczekać białe, zobaczyć, co one chcą tak naprawdę zrobić, bo jeżeli zagrają D5, to zagramy troszkę inaczej, a jeżeli zrobią długą roszadę, co uważam za takie dwa krytyczne plany, to wtedy też troszkę reagujemy inaczej. No i widziałem, że Kuba zagrał D5 z naszym jeszcze innym kolegą z rocznika, z Radosławem Psykiem, którego serdecznie pozdrawiamy. I tam partia się zakończyła dość szybkim remisem. Kuba nie był w moodzie na walkę, bo no co, grał czterech pierwszych i potem skaszował po prostu awans do Mistrzostw Polski, który już nieprędko się rozpocznął, także zapraszam do kibicowania Kubowi. Ja szczerze upatruję w nim, może nie będę tutaj mówił za wiele, bo nie chcę na niego nakładać presji, natomiast myślę, że warto będzie odwiedzić kanał Kosak Chessa w maju. Myślę, że tak. Czwarty numer startowy na kołówce. Myślę, że nie bez powodu. Jest powtarzany dwukrotnie. Dobra, tutaj długa roszada. Kubuś, czy to już był blef z twojej strony? Czy ty nadal byłeś w swoim, można powiedzieć, prepie?
No tak, ty tak właśnie nadałeś taką narrację o byciu odpowiedzialnym i tak dalej, w tych wielu superlatywach mnie opisywałeś. Roszada jest faktycznie wytworem jakichś tam analiz, gdyż po partii właśnie z wyżej wspomnianym Radkiem Psykiem życzymy mu uzyskania tytułu międzynarodowego w przyszłości. To na Roszadę długo sobie spojrzałem i gdzieś jakimś tam kątem pamięci faktycznie tę długą roszadę zarejestrowałem wraz z kolejnymi dwoma ruchami, czyli manewrem C bije D4, wieża bije D4, goniec F6 i wpuszczenie tej wieży na B4, które, no co by nie mówić, wygląda bardzo nienaturalnie, ale jest z kolei bardzo konkretne. Stwarzamy presję na pioneczku B7, stąd nie powinna mnie dziwić zbytnio twoja reakcja ruchu wieża B8, ale właśnie mnie już zaskoczyła, gdyż ja ten ruch w swoich notatkach obarczyłem komentarzem, że ruch jest najlepszy i go zostawiłem. Nie zacząłem go analizować dalej. Tak jest, Kuba, tak samo jak i ja, i jak juniorzy, młodzież z całego świata, bo wczoraj mieliśmy akurat taką imprezę integracyjną, na której porozmawialiśmy sobie z Grekami, którzy wspólnie z nami tutaj rywalizują w tym turnieju. Wszyscy wspólnie mierzymy się z tym samym problemem. Jeden kluczowy problem nas po prostu, jakby to powiedzieć, dotyka, dokładnie. Jesteśmy po prostu leniwi, jesteśmy po prostu śmierdzącymi leniami. Bo potencjał we mnie czy kosaku naprawdę czuję, że nasz sufit to w ogóle, wiecie, nie wiadomo gdzie on w ogóle gdzieś tam krąży, w galaktyce, o tak powiedziałbym. Natomiast no nie możemy go po prostu nigdy nie dotknąć, jeżeli po prostu nie poświęcimy na to troszkę swojego czasu, nawet nie troszkę, bo to właśnie, no właśnie kosak, no właśnie. Masz rację, no. Masz rację, tak. Nie wiem, czy mnie słychać teraz, ale... O, dziękuję. No, szalona, smutna, ale prawda. Prawda, prawda i jeszcze raz prawda. Wydaje się, patrząc na papierze, że zawodnicy, o, notują wyniki, robią punkty, wygrywają z zawodnikami. No, kto robi, to robi. Ale... No tak, no ale dwa tygodnie... Wrócę silniejszy. Dwa tygodnie temu było inaczej, prawda? Jasne, jasne. Pamiętamy, że... Znaczy właśnie, no i wszyscy patrzą na te wyniki, myślą o rany, jacy oni nie są super i tak dalej, ale my w głębi duszy wiemy tak naprawdę, że gdyby pracować rzetelnie i gdyby pracować naprawdę z takim samozaparciem, z jakąkolwiek dyscypliną, no to tak jak mówisz, ten potencjał można byłoby uwalniać. I już i tak jest dobrze. Jest dobrze. I tak jest dobrze. Doceniajmy to, co mamy. Naprawdę. Tak jest. Ale wiemy, że no, gdyby było trochę tego samozaparcia, no to bym nie pisał jak głąb, że wieża B8 jest najlepszym ruchem i nie zostawiałbym go tak, jak to zrobiłem teraz, tylko chyba bym raczej na to spojrzał. Odrobinkę chociaż dalej. Tak, tym bardziej, że też to była notatka, żeby ogólnie ten wariant przepracować, przeanalizować, bo nie może tego zrobić Kuba na turnieju, na którym go powtarzał, bo tam nie było internetu w Karpaczu, chyba i z chmurką nie można było popracować. No ale już do tych notatek po prostu nie wrócił. Tak, my nawet nie mówimy o tym, że my musimy tutaj już nie wiadomo jak profesjonalnie do sprawy podchodzić, ale po prostu takie minimum przyzwoitości zachować i myślę, że jeszcze może być ciekawie. Że jeszcze nie powiedzieliśmy z rocznika 02 ostatniego słowa w szachach. Dobra, przejdźmy do partii. Kuba zagrał wieża D1 bardzo logicznie, szybko, sprawnie. Ja go jest D7, tutaj jeszcze miałem to mniej więcej przepatrzone. I po król B1, jedynie co widziałem o tej pozycji, to to, że ja tym gończykiem chcę wyskoczyć na A4, co uczyniłem. Stwierdziłem jeszcze, popatrzyłem po drodze, czy jeszcze nie ma tutaj jakiejś kosakowej sztuczki, jakieś takie różki, czy tutaj nie będą nagle wchodzić, bo już się naoglądałem tego typu fajerwerków ze strony Cossack Chessa niejednokrotnie, także... Tak, ja tutaj w ogóle w tej pozycji, a propos kosakowej sztuczki, liczyłem takie posunięcie jak wieża D5. Przypomniało mi się teraz, co zmusza cię do ruchu E bije D5, wieża bije A4. Nie możesz zbić wieży z uwagi na goniec C2, ale wystarczy, że uciekniesz gdzieś hetmanem, tak, goniec bije D5, król F8, z dalszym G6, goniec król G7 i problemów żadnych nie masz. Ale tak, sztuczki były liczone. Także nawet pomimo tego, że wiedziałem, że to jest mój plan, ale nie miałem już jakby tego ruchu rozpracowanego, to
już musiałem się upewniać, czy tutaj Kosak na mnie sztuczki nie zostawił. No i tutaj pierwszy moment, w którym się bardzo zdziwiłem, bo ja wiedziałem, że jeżeli gonię C2, to wracam gońcem na C6 i po prostu trzymamy tutaj sobie tą pozycję w napięciu. Na koń D4 czułem, że zrobię po prostu roszadę. Nie wiem, co tutaj komputer twierdzi o tej pozycji. Tutaj już jakaś sztuczka kosakowa, koń bije E6 na horyzoncie jest widoczna. Ale w sumie faktycznie tutaj może bym odrzucił ten wariant i nie zagrałbym roszady, ale jakbym już to policzył i znalazł, że jest wieża E8, to możliwe, że za cenę pionka tutaj naprawdę mam swoją rekompensatę. Ale tu już pozostawiamy po prostu melodii przeszłości, bo Kosak zagrał bardzo kontrowersyjne B3 i no uznałem, że albo coś podstawiam, albo po prostu Kosak nie umie grać w szachy, bo mam gońca na E6, który ładuje w C3 aż miło, a Kosak tutaj odkrywa karty, gra B3, pionkiem od króla. No i tak naprawdę byłem ciekaw po gońcu D7, co tutaj Kosaczek najlepszego przygotował. Jedyne co widziałem, że może kątem oka Kosak chciał zagrać hetman D3, ale tutaj po prostu stwierdziłem, że mam roszadę i z uwagi na to, że król stoi na B1, nie na C1, wieża jest niebroniona. No i teraz, czy to wieża D8, ta czy ta, to po prostu tutaj wygrywam materiał. Także, Kosaczku, co ty tutaj widziałeś po ruchu B3? Okazuje się, że nic nie widziałem, bo właśnie po zagranym przez ciebie gonie z D7, warto wspomnieć, że B3 kosztowało mnie jakieś 10 minut namysłu. Po ruchu gonie z D7 chciałem pójść na wariant, gdzie grasz hetman D3 i byłem dumny z siebie, że nie możesz zrobić roszady, bo wisi ci goniec. No ale widzowie, no nie zgadniecie, ale roszadę zrobić można, bo właśnie tracę materiał. I po ruchu się zorientowałem, że ja zagrałem B3, który jest bardzo zobowiązujące, bo jeśli nie będzie żadnego konkretu, no tak jak mi już wspomniał, osłabiam króla, osłabiam pionka na C3, jeszcze z beznadziejnie stojącą wieżą na B4, ja po prostu tę partię mogę przegrać. Więc nie popisałem się tutaj liczeniem wariantów. Po 10 minut zajęło mi ogarnięcie, że krótka roszada jest po prostu ruchem kończącym. Tak, bo po prostu trzeba przyznać, że strategicznie, no jednak białe zainwestowały trochę w tą pozycję, bo i oddały gońca osłabiły troszkę swojego króla. No i jeżeli nie dostaną czegoś konkretnego w zamian, to może być naprawdę problem. Natomiast, no właśnie, byłem bardzo ciekaw, co Kosak tutaj wykombinuje i wydaje mi się, że posklejał jeszcze tutaj jakąś tą pozycję do kupy. Zagrał hetman E3, pobronił pionka na C3. No i coś tutaj krąży, czegoś tutaj szuka ciekawego. No i tutaj generalnie tak, stwierdziłem, że na tyle mi się ta pozycja podoba, że zacząłem, przestałem myśleć o swoich problemach, a stwierdziłem, że już powoli to ja będę chciał zadawać problemy i ciosy przeciwnikowi. I zdecydowałem się po, może nie krótkim namyśle, ale okej. Troszkę policzyłem tutaj po B5, że policzyłem sobie tak, że po hetman F4 mam po prostu wieża D8, nie ma konie 5, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli konie 5 działa, to wtedy spada mój goniec, nie mam zrobionej roszady, B5 zasłania hetmana, wieża wraca do gry, nie klei mi się to, ale mam hetman C7 i to pięknie wszystko. No tak, koń D3, hetman C3, to nawet może się matem zabawa skończyć za kilka ruchów. No i to jest to, co stwierdziłem, że Kosak może chcieć zagrać, no ale nie może tego zagrać, także byłem bardzo zadowolony. Stwierdziłem, że na jakieś ruchy gońcem z planem hetman E4 po prostu gram hetman C7 z planem A5. Nawet myślałem, że Kosak musi grać jakieś desperackie A4 w tej pozycji, żeby po odejściu hetmanem bić na B5, żeby tutaj po prostu nie było A5, co nie? I szczerze powiedziawszy myślałem, że to może być najlepsze posunięcie w tej pozycji. Natomiast widzę, że ten Kosak siedzi taki rozwalony przy tej szachownicy, nie wie co się dzieje już dookoła niego, liczy, smutny, ale patrz, przychodzę do tej szachownicy w pewnym momencie, czy nie wiem, czy siedziałem wtedy, mniejsza o to, i patrzę, a Kosak mi wali wieża BD4, nie? No i mówię, no albo ta partia się skończy za trzy ruchy moim zwycięstwem, albo coś podstawiłem, co nie? Mówię, powiem wam szczerze tak, do gońc D7 mniej więcej widziałem, że no że tak muszę zagrać, bo po gońc A4 B3 mam jedyne możliwe odejście dla swojego gońca. I po hetman E3 zagrałem pierwszy swój ruch tej partii, taki pełny, B5. No i po B5 od razu, no wieża BD4 i od razu ja już nie wiem, czy ja pierwszym swoim posunięciem po prostu, pierwszą swoją decyzją nie podstawiłem czegoś, co nie, z Kosakiem. I to było dość zabawne, bo ja się od razu zacząłem śmiać pod nosem. Oczywiście tego nie pokazywałem mojemu koleżce, żeby się nie czuł tutaj źle z tym faktem.
No dobra, krótki rachunek sumienia. Walnąłem na D4, Hetman D4 i Roszada. Bo po Hetman D7 pomyślałem, że wieża D8, jak konie 5 to goniec E8. I szczerze powiedziawszy, nie powiedziałem ci kosaczku, ale B4 mi umknęło w ogóle. I jak zobaczyłem B4 i zacząłem liczyć te swoje wszystkie odejścia Hetmanem, to zobaczcie, że mam tutaj godzinę 9, a następne posunięcie wykonałem 21 minut później. Mimo, że ja od początku tak naprawdę wiedziałem, że Hetman A3 to jest jedyna rzecz, którą będę mógł zagrać, bo to daje mi jakąkolwiek perspektywę, tylko ja przez 20 minut po prostu nie mogłem w środku siebie wytrzymać z beki, że w momencie, gdy ja myślałem po B5, że praktycznie ta partia już naprawdę zmierza bardzo szybko pod moje dyktando, to nagle okazuje się, że wykonując jedyny swój ruch w tej partii, od razu przechodzę do wariantu, w którym tracę dwie lekkie, tracę dwa świetne gońce za beznadziejną wieżę na B4, którą chciałem zdobyć pionkiem. I po prostu mnie to tak rozbawiło, że kosak jest taki po prostu zdolny do... Nawet jak postawicie tego kosaczka pod ścianą, to on naprawdę siądzie i zagra wam, no po prostu posunięcie, którego ja w ogóle wyparłem z głowy, co nie? No, tego pola jak dla mnie nie było dostępnego dla tej wieży. Także... Kosaczku, jak ty to robisz? No, oczywiście, tak jak przy party do ściany, faktycznie staram się chwytać wszystkiego i szukać dowolnej opcji, która może mnie uratować. Widziałem ruch wieża BD4 jako... To był drugi wariant, który rozpatrywałem. Pierwszy było Hetman F4, ale już to obaliliśmy tutaj u ciebie. Wieża BD4 liczyłem. Tylko wariant, który na początku odrzuciłem, goniec bije D4, to może możemy przestawić goniec bije D4, hetman bije D4, krótka roszada i faktycznie ruch B4 działa. Tylko uznałem, że po ruchu hetman B6, tak, hetman B6, wciąż jestem zmuszony do zbicia gońca i po wieża D8 mamy ten sam motyw utraty wieży. I jak sobie wróciłem po 20 już kolejnych minutach do liczenia tego wariantu, bo możemy zobaczyć, że przed wykonaniem ruchu wieża BD4 miałem tam 40 kilka minut, a po jego zagraniu 25, tak? To po 20 minutach liczenia tego wariantu ogarnąłem, że po ruchu hetman B6 mam niesamowite i trudne posunięcie. Hetman bije B6. Wow, mogę wymienić hetmany i potem zbić gońca. Jeśli znalezienie takiego ruchu zajmuje 20 minut, to zrozumiałem, że coś nie gra. Mimo tego, że udało się znaleźć taką opcję, która faktycznie daje mi jakieś praktyczne szanse, no to byłem z siebie panicznie niezadowolony, że tak dużo czasu mi zajmuje ogarnięcie tak prostych rzeczy. To prawda. To prawda. Ja miałem troszkę beczkę z Kuby, bo Kuba tam się zarzekał dwie rundy wcześniej po partii z Kotroniasem, że jak on to szybko grać nie będzie i w ogóle jaki to on teraz już nie jest olśniony po tej porażce z Kotroniasem, a po prostu mamy 21 posunięcie, a kosak ma 26 minut na zegarze i po prostu tak pozytywnie oczywiście do tematu podszedłem. No i co moi drodzy, ja tutaj z braku laku tym hetmanem wyskoczyłem, żeby po hetman bije D7 zostawić sobie jakieś opcje, bo niekoniecznie chcę bić na C3 i faktycznie nie zbiłem na C3, bo tu hetman D4. No jak wymienię hetmany, to darmowe smyranko mnie czeka ze strony kosaczka i tego chciałem uniknąć. Chociaż i tak trochę się pogodziłem, że pewnie i tak do tego dojdzie, bo jak ja nie widzę B4, no to jest szansa, że za dwa ruchy też coś podstawię. Także dość zabawna analogia, bo kosaczek jakby czuł, że coś tam nie idzie ta partia też w dobrym kierunku, tak? Że dużo czasu pali i coś. No ale w skrócie znajduje wariant, który ja oceniałem, że daje mu nawet małą przewagę. A śmieszne było to, że ja podstawiając tak naprawdę, czyli kosak grał, okej, no B3 może nie było dokładne, ale i tak to jakoś poskładał do kupy, czyli obiektywnie kosak grał poprawnie, to ja, gdzie zagrałem niepoprawnie B5, to miałem totalnie bekę i byłem prawie, że ucieszony z tego po prostu, ja miałem po prostu z tego bekę, jak kosak jest w stanie po prostu oszukać swoich przeciwników, naprawdę. I to musi być trudne zadanie, żeby kosaczka ograć. A5 z mojej strony. I idea polega na tym, że ja nie chcę tego pionka do końca bić, tylko ja chcę po prostu demolować króla przeciwnikowi i ogólnie tych pionków chcę powymieniać jak najwięcej, żeby najchętniej chciałbym bardzo oddać te dwa piony za te trzy piony i nawet jakby się wymieniły hetmany i powierzy, to wieża na skoczka i gońca w tej konstelacji pionkowej już nie przegram, także
Także to była moja idea. No i tutaj rozpatrywałem przede wszystkim ruchy Hetmanem, Hetman D2, D3, D4. To były takie pierwsze ruchy. Kąpek tutaj zarzuca wieża D3 i w ogóle, no teraz tak jak sobie myślę, to... No to byłoby zabawnie, jakby Kosak to zagrał, bo tutaj praktycznie może zaraz nie być ruchu czarnej mi do wykonania po takim fajnym różku jak Hetman E7 i wydaje mi się, że to jest w granicach spokojnie Kosaka, znalezienie takiego dwuruchowego wariantu. No ale może nie w tej kondycji, bo ja naprawdę widziałem, że pomimo... No właśnie się zastanawiałem też tutaj grając Hetmana 5, czemu Kosak jest taki zły na siebie i szukałem powodu, dlaczego jest zły na szachownicy, a ten powód nie był na szachownicy, tylko on był po prostu stricte w głowie Kosaka, co nie? I może to też sprawiło, że tutaj no jednak nie podszedł już z tak czystym... Może wydaje mi się, że z czystą głową wieża D3 mogłoby zostać znalezione. Jakbyś dostał tą pozycję, wiesz, tak jakby... Jakbyś czuł, że po prostu B3, Hetman E3 i wieża D4 to jest coś normalnego, tak? Mógłbyś szukać tego. Słuchaj, no wiesz, możemy teraz gdybać. Wciąż uważam z perspektywy, że wieża D3 nie jest ruchem... No nie jest ruch oczywisty, prawda? Bo A5 jednak w założeniu atakuje pionka B4, a my pionka B4 olewamy zupełnie. Tak, idea taka prosta, barbarzyńska, to jest, że w ogóle gońca, które można podstawić, tak? No tak, tak, dokładnie. Możemy gdybać, wiesz, nie wiem, czy poznamy odpowiedź na to pytanie. No pewnie nie. Faktycznie wiem, że było to najlepsze, natomiast z mojej perspektywy, kiedy widzę, że wisi pionek na C3, a ty jeszcze atakujesz pionka B4, no to mój ruch Hetman D2 wydaje się logiczny, żeby obronić E2 naraz. Tak? Tak, dlatego to też nie było dla mnie niespodzianką i szczerze powiedziawszy, może nawet poniekąd spodziewałem się tego posunięcia, bo on jeszcze, bo ja myślałem, że w ogóle Hetman D4 może zostać zagrane. Też mi się to podobało, gdzie wieża C8 chciałem grać i taką pozycyjkę byśmy sobie próbowali grać. Nie wiem, co tutaj się dzieje, no ale mamy relatywnie sporą kontrę i o ile nie wymienię hetmanów, nie uda się Kosaczkowi mnie przechytrzyć z wymianką, to wydaje mi się, że powinno być mniej więcej ok w tej pozycji. Także faktycznie poszło hetman D2, AB i tutaj bardzo się zastanawiałem nad tym, bo jak zobaczcie, ja chciałbym to zbić od razu, ale zastanawiałem się, co się stanie, gdy Kosak nie odbije, tylko zagra hetman B2. I ja chciałem w tym momencie grać hetman bije C3 i na wieża C1 zagrać hetman A3 w ogóle w tej pozycji, co nie? I taką pozycję chciałem grać, bo jeżeli Kosak nie wymieni hetmanów, no to tym hetmanem spylam gdzieś, gdziekolwiek po prostu, gdzie pieprz rośnie. A jeżeli zbije, no to już teraz mam naprawioną strukturę piankową i wydawało mi się, że jak postawię B4, jakąś wieża D8, czy nawet się zdwoję po linii B, to że powinienem to po prostu być w stanie ustać, co nie? Nadal uważam, że ten goniec na B3 daje białym jakieś szanse, ale z tymi dwoma pionkami naprawionymi wydawało mi się, że powinienem być w stanie to normalnie po ludzku po prostu utrzymać. Tak, tylko oczywiście, że tak, tylko kwestią jest to, że hetman B2 nawet mi przez myśl nie przeszło. Tak, no Kosak łapczywie wziął pionek. Tak. Od razu, nie wiem ile pomyślał, no niecałą minutkę, tak. Niecałą minutkę Kosaczek pomyślał, także faktycznie no chyba nie przemknęło to przez myśl. No i ja zagrałem tutaj wieża BD8 i byłem ciekaw, co tutaj Kosaczek wykombinuje, bo no generalnie szedłem na ten cały wariant po A5 już z myślą, że po hetman D8, hetman B4 po prostu powtarzamy. No i jak spodziewałem się, no to myślałem, że Kosak będzie chwytał się po prostu ostatniej deski ratunku, żeby tą partię po prostu ciągnąć na wygraną, prawda? Żeby sobie troszkę zostawić jeszcze zapas na dwie ostatnie rundy. Wieża D5, koń E1, wieża D8, to jest to, co ja liczyłem i hetman B2. I no pewnie odszedłbym gdzieś hetmanem na A7 i nie wiem, widzowie, czy... to jest do wygrywania, czy to nie jest do wygrywania, bo nawet wieża C1 po prostu liczyłem. I nie byłem przekonany, czy tutaj na końcu jakiejś chamskiej sztuczki wieża hetman C2, tak? No mam hetman D4, ale właśnie o to mi chodziło, czy nie będziesz tutaj czegoś szukał dla siebie. Ponownie może wtrącę, żebym musiał szukać takie rzeczy, musiałbym je niestety widzieć. Ty po kolejny raz pokazujesz, że ty liczyłeś coś, co nawet mi nie przeszło przez myśl. To jest niesamowite. Więc goniec naprawdę, goniec D3 nawet nie rozpatrywałem, chociaż muszę przyznać, że nawet gdybym widział ten ruch i zobaczyłbym perspektywę tego, że muszę skoczka na E1 wycofać, tego kurczaczka słynnego na E1 muszę wycofać, nie poszedłbym na tę pozycję. Mhm. Ona mi się nie podoba nawet dzisiaj. Mhm. Nawet znając ocenę pozycji? Nawet znając ocenę pozycji, okay, tak. Z praktycznego punktu widzenia wycofuje się figurkami, a ja nie... Kosak lubię. Nie, Kosak tylko na Macika lubi. No a tutaj na Macika, no już było o włos szparumenowy. Jakbym zbił, to...
Było naprawdę blisko. Jakbym zbił, to warto pokazać, że od razu partia się kończy matem. Natomiast no, Szpadomen nie jest, jest chytry. Z Gredek wziął nawet 4 pionka i po prostu chamsko tego króla tutaj umieścił w klatce i go brutalnie tutaj obrzucał szachami. No i w ten oto sposób, widzowie, zakończyła się nasza partia. Remis. Mhm. Tak, remis. Powiem szczerze, że tak, mając kolor biały i mając taką sytuację turniejową, na papierze wiem, że ten wynik oczywiście zawsze mógłby być lepszy. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jaki ja sposób podchodziłem do tej partii, w jaki ja po prostu byłem w formie w trakcie tej jednej partii, naprawdę uważam, że ten remis to jest zbawienie, może duże słowo, ale... Pozostawia cię w grze po prostu. To mnie pozostawia w grze i nie tracę swoich szans, bo gdybym nie znalazł ruchu wieża BD4, które faktycznie mogło umknąć uwadze, no to czarne bawią się za darmo. Czarne bawią się za darmo i mogłyby się tak bawić, że mogłyby dowieść nawet. No, byłaby to zabawa przednia, tak wam powiem. Także, no ale niestety właśnie, grałem z Kubą Kasakowskim, a nie z nikim innym, także muszę zadowolić się remisem, a no nie ukrywam, miałem chrapkę, żeby kosaczka urządlić, także no muszę jeszcze poczekać na swoją szansę. Także co? My się żegnamy. Ja dzisiaj gram z Mr. Spirim. Kosaczek gra z Petrosem, także nie mówimy nic. W ciszy, pokorni idziemy orać i jak wyoramy, to wam o tym dać znamy. Także dzięki serdecznie za to, że byliście. Mam nadzieję, że ten chaos, który wprowadziliśmy, nie przeszkodził wam w delektowaniu się tym, co się działo na szachownicy, ale i poza. Także do usłyszenia jutro i pojutrze. Pa, pa! Pa, pa!